całą wiedzą, poza umiejętnością, żeby być nauczycielem tego rodzaju dzieci, no nie tylko głuchociemnych już, ale tak samo niewidomych, głuchych, upośledzonych umysłowo, wszystkich tych dzieci, jak my nazywamy, specjalnych, bo i przewlekle chorych, i młodzieży niedostosowanej społecznie, to trzeba mieć specjalne walory charakteru. To musi być i duża wytrwałość, i cierpliwość, i wysoki stopień uspołecznienia, wysoki stopień oddania się sprawie samej, duże poczucie odpowiedzialności za los.
Historia Instytutu jest bardzo prosta. Mianowicie to się działo tak. Wróciłam do kraju z moich studiów zagranicznych i wtedy zorientowałam się już, zresztą będąc za granicą, że jest konieczność zajęcia się dziećmi upośledzonymi różnego rodzaju. Dlatego
żeby ich objąć opieką, która by wprowadzić je mogła wprost w życie społeczne, żeby nie były ciężarem społecznym. Samo zachwyt tych dzieci, głębi upośledzonych, jak coś zrobią, jak czegoś sami dokonają, jak coś sami odkryją. Jaka to jest radość dla nauczyciela. Jak tu można być pesymistą albo smutnym człowiekiem? Tutaj nie ma tego. I mnie się zdaje, że ci koledzy, którzy pracują właśnie tak, że widzą te radości w twórczości swojej, to są bardzo szczęśliwi, tak jak ja. Yeah.
marzyć i śnić. Podziel.